Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was. Właśnie, kogo oczy widzą? To jest Cyberpunk 2077, nareszcie jest odcinas. Moja niańka. A to Robin Skateboard, witam państwa. Tomicz, przyjaciela. Witam wszystkich przyjaciół, żadna niańka, hej, bez mnie nie dałaby sobie rady. No siema, witam. Cześć. Siema, siema. Co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się wkurwi, jak cię zobaczy. Wpadłam na chwilę. Widzowie się wkurzą, że tyle odcinka nie było chyba prędzej. Musimy spieszyć, potrzebujemy waszej pomocy. Potrzebujemy waszej pomocy. Ojej. Co jest? O co chodzi? No tak. Grafeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł. Próbujemy odzyskać wóz Panam. Za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. O! Wiesz, że zawsze możesz na jaka nas milutka ona jest, ty. Tylko, że teraz nie da rady. Nie. Serio? O nie. Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Mm-hmm. Nie pomożecie przez jakiś jebany generator? Tak w moim samochodzie. Jaja taki sobie robisz, nie? Że ciął akumulator. Naprawdę, potrzebujemy, poradzimy sobie. Nie, no przydałaby się pomoc chyba, nie? Skoro przyjechaliśmy już tutaj. Nie tym razem. No, daj spokój. Kurwa, nie wierzę. Ja też nie wierzę, co to ma być? Do roboty! Parujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam. Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy, nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu i paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. Zawsze coś, no nie? No, dzięki. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. No to w takim razie chyba idziemy za Panam. Moi drodzy, jesteśmy tak, musimy odzyskać wóz Panam. Jesteś na mnie skazana. I pomóc jej w jej sprawach. Poznaliśmy ją niedawno, więc... Nie wiem. Też może będziemy tutaj... Zawiedziona chyba. Naszą... znajomość poszerzać jakby, więc kolejny odcinek, wybaczcie, trwało to długo. Zaraz się stąd zmywam, pogadamy. Tak, trwało to niestety bardzo długo ze względu, wow, tłuką flaszki, kurde. Niestety, problemy techniczne zabijały. Mam nadzieję, że dzisiaj dam radę nagrać cały odcinek dla was, bez żadnych problemów i wszystko będzie działało jak trzeba. Bo naprawdę powiem wam, że gówno się to obchodzi. Było ciężko, o kurcze, w ogóle co to za ekipa, w ogóle co to za miejsce, no jesteśmy tutaj na obrzeżach, jesteśmy u tych szalonych wszystkich ziomeczków. Tu widzę, że jakieś mamy, jakaś mała drzazga. A jakieś batoniki. Siema, siema. Ale masz giwerę, pana, mości, kurde, blacha. Pomóż mi z tym. Pomóż ci z czymś. Weź skrzynkę. Okej, okay, to co widzę tam jest? Tu. Parę drobiazgów przydadzą nam się. Mhm, słupcio. Dobra, mamy wszystko. O, jakie jedziemy. Trapki sobie wiszą. A jesteśmy u nomadów, z tego co pamiętam, oni się tak nazywali. Oczywiście na obrzeżach Night City. Dobra, dobra, ja nie będę się... Nie wraca, ze mną jest, zostaw ją, kurde gnoju. Uj, mamy tutaj miejsce szybkiej podróży, świetnie. To na pewno będzie spoko. Będzie można tutaj... Następnym razem, Eli. Ja tu na pewno wpadnę, bo widzę, że mieliście tu nawet jakiegoś Rip Dockera, czy jak mu się tam nazywało, jakiś handlarz bronią. Fajnie, fajnie, dobra, możemy przejrzeć się kawałek pana. Jak w ogóle u ciebie, w ogóle tą giwerę. Będzie rozruba na pewno dzisiaj, także już mi się podoba. No. Ojej, a co to za lagi dziwne? Na OBS-ie. Dobra, muszę kamerę tak zrobić, ale dziwnie. U mnie powinniście widzieć stan FPS-ów u mnie w prawym górnym rogu, czyli powinniście widzieć aktualnie 87 klatek, 81 około. A widzę, że na OBS-ie tak różnie bywa, mimo że OBS-a oczywiście odpaliłem w trybie administratora. Zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie, że się uda jakoś nagrać, chociaż tak widzę, że po kamerce czasami też mnie laguje, cholera jasna, zobaczymy. No to jedziemy. Jeśli się nie uda nagrać tego odcinka, to będzie mi smutno troszeczkę, wiecie, bo no... chciałbym go nagrać w końcu i chciałbym, żeby wszystko było okej. Okay. A niestety Cyberpunk, no... Są jakieś problemy techniczne, nie rozumiem tego, przecież powinno wszystko tak śmigać pięknie, a kurczę, jakieś dziwne rzeczy. Dobra, jedziemy. Co wiesz o Rocky Ridge? A w ogóle jak się trzęsie ten samochód? Co tu się dzieje? Jakieś opuszczone zadupie. Mieszkańcy albo się przenieśli do Night City, albo wyjechali w cholerę. Mam pomysł, co możemy zrobić. Często na takie rzeczy poprawia... O, V-Sync mam włączony. No właśnie, myślałem, że będzie... myślałem, że ten... Może to kwestia V-Syncu właśnie. Wyłączę póki co. Maksymalne FPS-y mógłbym ustawić, wiecie, co na 60, bo i tak nagrywam w 60, więc nie robi to większej różnicy, a wszystko ponad 60 to, wiecie, może te... To, wiecie, gra działa w wyższych FPS-ach, nagrywam w niższych, może
że coś tu się kłóci, dlatego powinno być teraz 60 stałe, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to poprawi trochę stabilność gierki. No i co tam panem u ciebie? Fajna jesteś w ogóle. Nie, ładna jest naprawdę panem, powiem wam, że podoba mi się postać. Jechałam ostatnio 80. Starczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. Wtedy zawsze to słyszałam. Opustoszały przedmieścia. Wiatr świszczący przez zabite dechami okna i drzwi. Miejsca, gdzie kiedyś żyli ludzie, tak teraz nikogo nie ma. Miasta. Nie z hukiem, ale ze skumleniem. No tak, są takie miejsca na ziemi, gdzie kiedyś były piękne, dudniące po prostu życiem miasta i miasteczka, pełno ludzi, a teraz nie ma tam nikogo i są opuszczone rudery. Oni byli w armii? Skorpion Mitch? O, to ci, co poznaliśmy tak, przed chwilą. Pancerbojsi. Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami. Skorpion latał. Mitch zabezpieczał transporty. Mhm. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy. I naprawdę pojebane koszmary. No, nieźle. Znaczy, słaba sprawa. Ci Skorpion wydają się spoko. Ale dobre znikziomki. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. Pierdolić Sola i jego generatory, ale klan to klan. Jasne. Ja już do tej rodziny nie należę. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. A ty masz kogoś bliskiego? Nie. Na razie nie. Jeszcze ale nie wiem. Może niedługo. Kto wie? Kto wie? Oj, no co ono, kurde. No masz problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw Rogue, teraz Sol. To wasz przywódca? Ich przywódca. Wolałaś zniknąć, zanim wróci. Sol... Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Aldecaldos czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałeś sam. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piachu. Ziemia, kurwa, obiecała. Słaba przeprowadzka. Ja chciałam dla nas czegoś innego, ale Sol to pierdolon tchórz. On ten klan wkrótce zupełnie pogrąży. Słaba impreza. W ogóle, nie wiem, panam, no, jeszcze nie poznałem, widziałem tylko w internecie, że ludzie szaleją na punkcie panam i mam nadzieję, że zrozumie ten fenomen, ale ogólnie aparycja i ogólnie wygląd i cała reszta bardzo dobrze się prezentuje. Póki co w ogóle bardzo mi się podobają jej piegi, nie wiem, ja po prostu lubię, jak ktoś ma piegi i piegi są naprawdę ładne. Jesteśmy i właśnie może też dlatego jakoś tak fajnie tutaj to co robimy? Wygląda. Musimy się przygotować jesteśmy... na wizytę rafenów, a mamy mało czasu. Wizyta rafenów, tak? Improwizować. Dobra, pewnie. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Za pomocą Kiroshi przeskanuj miejsce spotkania, pewnie. Także sprawdźmy pobliskie budynki na początek może. Zobaczmy, czy przypadkiem czegoś tutaj ciekawego nie znajdziemy. Może będzie tutaj coś, co nam pomoże w walce. Widzę, że mamy tutaj już jakieś towary. Na pewno chciałbym amunicję do pistoletu. Ponieważ, jak sami wiecie, moja Lizzie wymaga ogromnej ilości amunicji, żeby móc sobie nią postrzelać. Mam aktualnie amunicji, a już i tak nie najgorzej, 262 plus 10 w magazynku, także jest ok, czekajcie, muszę sobie sprawdzić. Mam oczywiście jeszcze mój karabin Achilles, karabin typu Tech, w ogóle korzystam z techowych broni, także też fajnie, mam Cotton Mouth'a. No i mam oczywiście moje modliszkowe ostrza, które są przekoksami największymi, o mój Boże, uwielbiam modliszkowe ostrza, to jest PogChamp. Także mam nadzieję, że dzisiaj odcinek będzie w końcu, kurczę, Cyberpunka, wiem, że tęskniliście i ja też bardzo tęskniłem, powiem wam, że bardzo tęskniłem za tą grą, ale no po prostu wiecie, gra się wykrzaczała w różnych momentach, wiecie, na przykład nagrywałem 5 minut nagrania, nagle jeps, wykrzaczone, jakieś problemy różne, dziwne rzeczy, jakieś bugi, glitche, latanie, w ogóle kosmos, no po prostu nie szło nagrać normalnie odcinka, także jeśli widzicie ten odcinek, to znaczy, że w końcu udało mi się chyba naprawić tę grę, także... Mam nadzieję, że to będzie wszystko tu śmigało. Ja oczywiście pozbieram trochę syfu. Będzie fajnie, wiecie co zrobić? Będzie fajnie znaleźć chyba u Reaper Doków to jest taki chip, który resetuje nam nasze umiejętności. Ponieważ biegając i zbierając zdarza się, że trafiamy na przedmioty. O, na przykład nie mogę podnieść tego, nie wiem czemu. Które są warte, są to śmieci, ale są warte hajs, na tyle hajsu, że warto by lepiej je sprzedać niż przerabiać od razu na
niż przerabiać je od razu na części. A ja mam tą umiejętność, która automatycznie przerabia śmieci na części, no i tracimy na tym na pewno trochę siana. Także fajnie by było coś z tym zrobić. No a przy okazji bym pomyślał, właśnie, może zmienilibyśmy build, może byśmy coś tu wykminili. Kurczę, powiem wam, że te modliszkowe ostrze bardzo mi się spodobały, odkąd zdobyłem te legendarne i mam je ulepszone i jeszcze ten ogień sobie rzuciliśmy na nie. Wyglądają świetnie. No i właśnie myślałem, czy by przypadkiem nie powalczyć sobie wręcz, nie zrobić bardziej takiej postaci. Dobra, tutaj ten bar wygląda się... Wow, jaki wielki panel tutaj, o kurcze. Tu widzę, że jeszcze jakieś drzazga malutka się schowała. Później możemy poczytać. Czy mogę otworzyć te drzwi? Nie, ale byłem w środku, więc już luz. A ja mogę skanować oczywiście za pomocą Kiroshi tutaj dzielnicę. Tu widzę, że mamy jakieś generatory różne, odwróć uwagę przeciwników. Jest dużo rzeczy, które mogłyby odwrócić uwagę przeciwników, z tego co widzę. I martwe być nie może. A tam na górę bym dał radę wejść? Może tędy jakoś byśmy spróbowali wejść? Widzę, że chyba mogę... Uuu, tu ktoś nie żyje i miał przy sobie broń nawet jakąś. Oczywiście będę musiał pewnie przerobić sobie trochę tych broniek. Cześć, ojej, co się stało? Czemu nie żyjesz? Kurczę, przypadkiem totalnie bym myślał, że mogę schakować tutaj tę antenę na dachu. A, tu znalazłem jakiegoś zwłokęsa. W ogóle jakbym tam się postarał chycnąć, to by może by się... O, właśnie, udało jeszcze wejść na dach. Panele słoneczne, jej, jak cudownie. Technika, moi drodzy, technika. Dobra, w takim razie bardziej martwe nie będzie. Nawet jakieś zwłoki żeśmy znaleźli, także grubo. Omów z panem plan. To może zagadajmy do panem, zobaczmy, co ona powie. Znalazłeś coś? Jest dużo rzeczy. Tu nic nie działa, niestety. Tylko, że tu nic nie działa. Wszystko odłączone. Zacznie działać. Okej. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Aldekados? Ale musimy przywrócić zasilania. Sprawdźmy tę stację. Okej. Dobra. Na rozdrożach. Za pomocą Kiroshi zyskany transformator. O, będziemy odpalać prąd, coś mi się tak wydaje. Także gdzieś tutaj jest transformator. 150 MW, nieźle. Chyba. Tak dobrze odczytałem? Znaczkę MVA, nie wiem, czy to megawaty? Chyba megawaty, jakieś horrera. Kurde, nie wiem, czy coś jeszcze? Za pomocą Kiroshi zyskany źródło zasilania. A, to gdzieś tam. A tutaj mogę? O, mogę. Siła plus 8. Także walimy wysportowanie, pięknie. I mamy tu jakieś fajne rzeczy. EMP, EMP. Jakaś drzazga jeszcze schowana. I chyba tyle. Fajnie, widzicie, siła się przydaje jednak. Kurczę, na początku nie byłem niechętny, żeby dać w siłę. Bo wydawało mi się, że w świecie jednak takim cyberpunkowym siła nie jest jakaś super ważna, że najważniejsze będzie jednak tech i haksy, no nie? Nie szkodzi. Już wiem, jak tych pójków zaskoczyć. Jezu, i pana ma... W ogóle, dlaczego ona ma taki słodki głos, a jest taką Francą, no? Nie pasuje to, no nie? Na dachu jest rozdzielnica. Ale to takie... Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak napieprzone święta. Kapujesz? Świetnie. Zadbał o zasilenie, ja się z nimi zabawię. Niezły pomysł. Włączmy zasilanie, a ja rozejrzę się z jakimiś punktami dostępu. Zajebiście. Tylko pamiętaj, pewnie pojawi się spora ekipa. Jasne, spróbujemy coś z tym zrobić. Trzeba będzie jakoś ich podejść, żeby dostać się do mojego wozu. Martw się. Mam parę pomysłów, jak się z nimi zabawić na tym skrzyżowaniu. Zajebiście. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No, tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Jasne. Chodź, podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę. Dobra, pewnie. Także spoko. Omów plan i teraz zaczekaj, aż pan nam podjedzie tam. No to spoko, pewnie. Ja się bym tu jeszcze może rozejrzał. Niestety większość rzeczy tu jest zamknięta, pozabita dychami, więc niestety nie wejdę. Więc pan nam za chwilkę tutaj weźmie już ten. Podjedzie i będziemy mogli ogarnąć temat. Zaczekaj na pana, czyli co? Gdzieś tutaj zaraz przyjedzie pewnie. Wiedzie od tyłu? Jedzie? O, jedzie! O kurde, co się dzieje? Wóz się zakopał. Oh no! Dobra, co tam panam? Czy teraz ogarniemy temacik? Będziemy podłączać kabelki. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. No nie wygląda źle. Zrobi obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Dobra. Bagażnik w takim razie raz dla ciebie. O, ta snajperka. Kable do aku. O, i amunicję jakąś. To ja sobie wezmę od razu amunicję. Sorry, że tak okradam, ale przyda mi się, nie? Okej, otwórz maskę. A,
Podłącz do akumulatora. Co to w ogóle za silniczek jest tutaj? O, jaki ma fajny ten dolot w ogóle powietrza długi. Ale nie wiem, czy optymalny, jak idzie tak z przodu. Chociaż w sumie spoko sprawa. Tutaj wloty, obejrzymy sobie machę. Kurczę, jak kabelki ładnie ustawione. Panie, przecież to jest niemożliwe. Jak tam ten? Pewnie wycięty katalizator. Zaraz sprawdzimy, nie mam jak podejrzeć. Katy wycięte na pewno. Panie, co ty. Silniczek całkiem niezły, jaki tam olej każą mlać? Nie napisali. A co to jest za plakietka w sumie? Ja gram na bardzo wysokich detalach, także widać większość z tych rzeczy. W ogóle to jest samochód Militechu, grubo. To widzę skrzynka z bezpiecznikami, a tutaj no oczywiście jest filtr powietrza. Wiem, że takie głupotki, ale jestem ciekaw. To wygląda, jest jakiś ten, jakiś możliwe, że komputer. I tu jeszcze coś. Chyba, że to będzie zasilanie właśnie taki ten. Ojej, jaki mały akumulator, dobra. No bo było coś tam, elektryk, coś tam. A minusa nie już podłączysz? Teraz minus. O, no właśnie, a ile mało. A dlaczego podłączysz minusa? Mam nadzieję, że gdzieś do blachy, a nie do akumulatora. Nie, tak się nie podłącza akumulatora. No właśnie, i po nim. Głąby, kurde. Jak wy podłączacie? Minus do masy. Znaczy do blachy, no. Co za głąby. I spalili dobre aku. O Boże, nie! Będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Widać, że... Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Nie ładowali nigdy aku, znaczy nie podłączali, żeby coś rozruszać. Dobra, co my mamy? Przywróć w rozdzielny zasilanie. Ty, to ja sobie tu już otworzyłem, to elegancko tego. To co, użyj oczywiście. Sprawdźmy, activation. Rozdzielnica podłączona. Jakieś wiadomości? O, jest coś. Co się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu? Dasz mi sobie, że stoimy w sprawie. Twoja decyzja, chcesz zaoszczędzić teraz, Kiri, czy coś tam, okej. Okay. Ej, no, także tak, znaczy się śmieję, nie? No bo zazwyczaj właśnie jak się chce odpalić wóz, to się podłącza plusa do aku, a minus gdzieś tam do blachy, żeby złapać uziemienie jakby, no nie? A, i tu mogę się schować, tak? I to już będzie wszystko? Nie wiem, zobaczmy. No to teraz czekamy. Ale spalili akumulator! A ja się śmiałem, bo ostatnio właśnie musiałem ładować akumulator, bo przyszedł mróz i mi odcięło prąd w tym. Skąd nad jadą Rafeni? Wiesz? W samochodzie. Stawiam na północny wschód od strony niedokończonej autostrady. Muszę sobie kupić lepszy prostownik, wiecie? Też tak przy okazji. Okej. Okay. Osłanie mnie w razie akumulatorów, prądów i innych pierdółek. No niestety, takie życie. Jak przychodzi minus, to zawsze te akumulatory dostałem bardzo po dupie. Jadą, chłopcy, radarowcy. Nie da się go nie zauważyć. Który to twój wóz? Weźmy ich z zaskoczenia. Jasne. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co? To zacznę ich po cichu? Ja chciałem zrobić rozpierduchę tutaj, bo dawno nie strzelałem, a tęskniłem za tym, trochę nie ukrywam. Okej. Zgaduję, że tamto to jest wóz naszej towarzyszki. Tu wysiada trochę ludzi. Czy ja mogę od razu tutaj wjechać na przykład z jakimś odwracaniem uwagi? Jeszcze się nie mogę ruszyć nawet, także spoko. Okej. No, szykuję się. Zaczynamy przedstawienie. Nie mogę się jeszcze... A, no tak, bo przecież zasilanie jeszcze musimy włączyć. Stanie się jasność. Adonks. Pięknie się rozświetliło, aż poszły iskry. Czy ja mogę właśnie odwrócić? Nie mogę odwrócić? Dlaczego nie mogę? O, ktoś mi widzi z tej odległości. Ja bym odwrócił chętnie uwagę, antena dane. Nie. To może eksplodować coś. Naruszenie protokołu. Wypalenie synaps. A to jakiś człowiek. Ja bym odwrócił... może eksplodować. Okej, pewnie. Klucz do wozu. Laska z Irokezem, jasne. O! Nawet mówi Wii to samo co ja, hehe. Dobra, a nie mogę odwrócić uwagi tych ziomków? Ja bym chętnie odwrócił uwagę. Tutaj oczywiście mogę kogoś wypalić i te sprawy. A ja bym tutaj chętnie coś zmajstrował. Widzę, że tam na dachu jest trochę rzeczy, które mogę zrobić. To co, postrzelamy sobie cwaniaki? Ja bym sobie postrzelał. No raczej się zauważyli. Jo, kurde. Nie musisz osłaniać. No, pewka, ja bardzo chętnie powalczę sobie. Jakby mi się udało nawet tam jakoś podejść. O, granaty, cholera. Niedobrze. Ja też mam oczywiście granaty, także nie ma problemu, za chwilę mogę postrzelać. Znaczy, wiecie co, możemy... O, jak blisko. Jak blisko, to mi się podoba. Bliżej nie można było podejść. Yeah, Lizzy, idziemy w tango. Yeah, pięknie, byczku, pięknie. Niestety trochę daleko mam do tego kolejnego. Ale spoko, nie ma problemu. Ja się tu ślizgnę. O nie, mój kosz! Mój kosz na śmieci psują mi! O kurcze, niedobrze. Ślizg. Muszę się jednak cofnąć, bo mój kosz na śmieci myślałem, że jest bardziej wytrzymały. A tutaj mi coś podeszło. Nie za blisko, byczku? O Jezu, jaka to jest rzeź. Lizzy to jest najlepsza brońka, nie? Tam jakiś frajer do mnie strzela jeszcze. O kurcze, to bolało. I jeszcze mnie zatruł jakiś gdoń. Dobra, rzucę tam granasa jakiegoś. Łapcie. Łapcie śmiecie. O, Lizzy, widzę, że tam kogoś dosyć solidnie przysmażyło.
O kurczę, jeszcze jakby strzelać potrafił. Oj, 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 mocno zostałem niestety. A spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Możemy sobie tu strzelić jeszcze w tego leszcza zza osłony gdzieś. Myk, kurde. A ten tutaj zginął? Ja jeszcze żyję, ale pali się. O, już nie żyje. To co, moi drodzy, czy to pora na telestwora? Siema, siema, byku. Zaraz wjeżdżam tam na ciebie, tylko sobie przechapsy przywrócić, bo niestety mi się oberwało. Załaduję sobie dwa razy w żyłę i... Sprint, 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 jazda, 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 wślizg, hadongs, haha, i teraz cię mam. Trzeba było nie fikać, drobina. I ostatni, moi drodzy, reputacja podskoczyła, punkty doświadczenia, wszystko jak trzeba. I to był Bose, ta laska, która miała kluczyki. Poczekaj w aucie, to ty na mnie poczekaj w aucie, moja droga, ja to teraz muszę się rozejrzeć. Ojej, ale tam krzyczą z tej knajpy. No jest, pierdyknięta, rozpierdolona na pełnej, to mi się podoba. Teraz wszystko sobie popodnoszę. A ty żyjesz? Jakim cudem ty żyjesz? Niemożliwe. Ginąć proszę. Nie ma takiego życia. Ty, jakim cudem w ogóle? Ty się musiał przewrócić i musiałem go nie dobić z innej broni. No cóż, tak się zdarza. Kurde, co tam się dzieje w ogóle w tej knajpie? Jak to się odpaliło tam? Oczywiście sobie pozbieramy. Co nie, co? Czy mogę teraz tu wejść? Mogę wejść od drugiej strony, bo jestem ciekaw, co tam się odpaliło w sumie. Co tu się stało? Co tu tak krzyczy? W tym barze. Kurczę, to chyba te automaty tutaj tak drumryjca. Grubo, grubo. O, tu jeszcze coś było w ogóle. Tylko, że rzeczy, których nie mogę podnieść, widzę, tutaj były. Tędy nie wyjdę. Trudno. Dobra, spadamy. Nie ma tu chyba niczego więcej. A tu oczywiście punkt dostępu jakiś. Wsiąść do samochodu. O, tu mogę coś sprzedać. Świetnie. Czy ja bym coś sprzedał? Zobaczmy. Oczywiście sprzedać... O, mogę sprzedać. Świetnie. Obrażenie na sekundę oczywiście jak najbardziej to jest dobre sortowanie. Sprzedamy na pewno te białe brońki, które są mi zupełnie niepotrzebne. Zielone oczywiście sobie zaraz rozmontujemy na jakieś fajne... Na jakieś fajne części, kurde. Ja, także wszystkie białe lecą. Ten 32 tysiące mam. Skrytka 19 tysięcy. Aha, bo to skrytka ta tutaj, do której sprzedaję. Także spoko. Jest sianko. Otrzymano nowe przedmioty. Jak otrzymano nowe przedmioty? Właśnie chyba usunięto nowe przedmioty, przynajmniej taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że nic nie kupiłem teraz. Nie, to moje graty są. No. Rozmontujemy oczywiście tu jakiś syf. Niezwykły przedmiot. Oczywiście ikonicznych musimy uważać, żeby nie rozmontował przypadkiem, bo to by była tragedia. Okropna. To jakiś powszechny mi został jeszcze. Nie wiem skąd. Także na pewno rozmontujemy tutaj troszeczkę tego syfku, który jest mi niepotrzebny zupełnie. A tego Copperheada możemy wywalić śmiało i tego również. I tak mam o wiele fajniejsze bronie aktualnie. To jest oczywiście niby rzadki, no nie? I Lizy jest ikoniczną bronią, także no wiadomo. Tutaj oczywiście, o, mogę nosić ten karabin snajperski. Bardzo fajny w ogóle ten karabin. Ta igła jest w ogóle spała. Więc no, spoko. Noże jakieś, ojej, jakieś białe, zwykłe noże, po cholerę mi to jest, nie wiem, także wywalę od razu, no i zawsze trochę miejsca. Mogę coś nowego założyć na głowę, mam kominiarkę na przykład, a nie, no dobra, już wolę mój kapelusz. Kominiara jest oczywiście, no aktualnie najlepsza, co to jest ty? O kurcze, ale stylóweczka, szkoda, że to ma 41 tylko pancerza, więc jest słabszy od mojej broni. O matko, przez chwilę tutaj widziałem prawie, że już dongera, ale na szczęście nic z tego, kolego. Co to jest? Taka opaska jakaś. Ej, to fajne jest. A te okularki jak wyglądają? Spoko, ale chyba ta opaska wzbudza we mnie jakieś mniej takich ten. I jakieś... ty koszula. Jak wygląda koszula? Elegancki cwaniak tu się nam zrobi. Dobra, biorę koszulę w takim razie. O, jakie fajne spodnie seledynowe. Mega spoko sprawa, ale no... Ale chyba zostaje przy moich jednak legendarnych, no bo jednak legendarne, nie? Ja wiem, jestem łasy na pomarańczowe. Te buty z tymi spodniami, cwaniaki. O mój Boże, ależ styluweczka, no po prostu nie wierzę. Ale nie, nie, ale buty są w ogóle bardzo fajne, bardzo mi się podobają, ale chwilowo niestety będę biegał w tych, bo te dają mi jeszcze prędkość dodatkową. Zestaw ubrań, nic z tego. Musimy zainwestować w końcu w jakiś porządny cyberdeck. Ja tak zbieram te siano tutaj, ale kurczę, ciągle kurczę, nie wydałem jeszcze pieniążków na żadne ulepszenia, specjalnie jakoś bardzo. Także będzie trzeba w końcu to zrobić. Cześć panam! Mogę chycnąć nad tobą? Nie no, kurczę, ładna jesteś, powiem ci. Znaczy, nie mogę ci tak mówić, bo się przyzwyczaisz, że będziesz chciała, żeby tak... Co za warsztat? Wyważanie kół. O kurczę, ładnie, ładnie. Oponki. Tu widzę, że nawet coś schowali w tym warsztacie, także chętnie się... Podskoczyło aż i temat z wrażenia. Także chętnie się tu obsłużę. Co tu fajnego w warsztacie mieli? Mieli nożyczki. Widzę, że tutaj jakieś oponki. Jakieś dwudziestki się znajdą? Przydałyby mi się letnie dwudziestki. W miarę tanio, poproszę. O kurczę, biuro. Dobrze, że wpadł tutaj. Widzę, że jest jeszcze więcej. O, super sprawa. Jest skrzyneczka. Tutaj jeszcze cyk. I jeszcze jedzonko jakieś. Spoko, spoko. Użyj siły, brak autoryzacji. Ajajaj, jednego punktu siły mi brakuje. Muszę pamiętać, że jak wbije bicka... A czekajcie, czy ja przypadkiem nie mam punktu jakiegoś? Niestety nie. Ach, kurczę, szkoda, szkoda.
jakbym miał to się tu wbijemy, trzeba będzie pamiętać, że to było fajne miejsce, czyli co, jedziemy, tak? Ja mam prowadzić? Wow, to grubo. Dobra, save'a robimy i jedziemy. Zobaczmy, czy będę mógł pojechać ja. Siema, jedziemy z koksem. Ja prowadzę. No nie! Kobieto! Nie mogłeś się doczekać. Co? Oddaję stery w najlepsze ręce. Dobra, no masz. Proszę bardzo. Oddaję stery w najlepsze ręce. A, wyczuła mnie, kurde. Chciałem się karnąć fajnym wozem, a tu psikus. I wygląda naprawdę porządnie. Ile tutaj sprzętu, kobieto? Tu chyba z 4 akumulatory musisz mieć, żeby to zasilić. No nareszcie, nareszcie. Poklikaj tam na tablecie. O, szyberdach, szanuję. Dobra, sprawdź, co to za jakiś information? Sekcja A, coś tam. I co? O kurcze, ty. Jak zajebisty wóz, co? No zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś uzyskać. O, pokczem, jest tutaj wozik. No i widzisz, Bodzio live? Daliśmy radę bez Micza i Skorpiona. Buzy live, łe. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Jeszcze nie koniec? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. Skurwiel jebany. Jednak chodziło o zemstę? Chyba już wiem, dokąd to zmierza. Panam. Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Six Street'i czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj. Ale triggered jest. Oj, dobrze, wiem, dobrze. Gdzie mają swoją... Co tam, laska? Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Autostrada w pobliżu niedokończona? Co ty mówisz, kobieto? Ja będę musiał ci jeszcze pomagać? Wiesz co, zaczekaj chwilę, moja droga. Co ja mam tutaj na 8? Nie no, tak to reszta jest spoko. Starałem się właśnie ustawić tak gierkę, żeby wszystko było ładnie, pięknie i w ogóle. Ale gdzie ja znajdę na przykład to, że jest ciemniej lub jaśniej w gierce? No słuchawki, wiadomo, rozmiar tego. W ogóle, jak w dźwięku są napisy? Kto to wymyślił? Co za głąby? Dezygnacja muzyki chroni prawem. Tak, muszę to mieć niestety, bo inaczej biją mnie copyrighty. Czułość zoomu, kamera, nie, kamera, wszystko jest jak było. Rozgrywka, trudna gierka, standardowe celowanie, włączone, bo wydaje mi się, że w gierce jest troszeczkę tak ciutkę tyci, jakby za ciemno. Znaczy, może mi się wydaje. A przy okazji zobaczycie też, jakie mam ustawienia gierki. Może mi polecicie coś włączyć albo wyłączyć, bo niestety ten... Mogę oczywiście korzystać z ray tracingu, ale bardzo cholernie lecą FPS-y w dół przy tym, nie wiem, nie rozumiem. No, mam kartę 3070, także powinno śmigać. Taki średni ray tracing nawet, no ale niestety chyba optymalizacyjnie gierka nie do końca. Mógłbym HDR włączyć, ale bym musiał na monitorze odpalać i tak dalej, to wiecie, no nie chcę kombinować, plus HDR niestety nie zawsze to jest ten. Dobra, chyba nie mogę, nie, było, gamma, korekcja gamma, dokładnie tak. Chcę trochę rozjaśnić, ja mam tak ciemno? Co ty gadasz? Niemożliwe, byku. Czekajcie, a tu się w ogóle coś zmienia? Okej, okay. Bo im mniej, tym ten, no to pewnie. Pozwólcie, że troszeczkę zrzucę z gammy, bo widzę, że tak jak teraz jesteśmy, to tutaj w tym samochodzie, to niestety, no, troszeczkę jednak panem jest ciemna na nagraniu i mało co widać, więc mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej widać wszystko. Dobra, gdzie ta Nora? Chcesz zaatakować bazę Rafenów po Giełcie? Najpierw dokończmy deal z Six Streetami i umawialiśmy się na polowanie na nasza. No dobra, jedziemy z koksem. Jak będziemy coś strzelania, to jestem za. Kurde, dawać mi to. No, jak niedaleko, to jedziemy. Ja pomogę panom, oczywiście nie ma problemu. Spoko. To, co zrobił nasz. Było wredne i paskudne, wiem o tym. Ale nie przejmuj się, poradzimy sobie z takim naszym. Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldecaldos. Aldecaldos, okej, to już wiemy. A ja mu zaufałam. Wiem, jak się czujesz, zemsta nie jest warta ryzyka. No my wiemy, jak się czuję. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałeś rachunki? Jeszcze nie. Nie zdążyłem. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mógł, załatwiłbyś to? No pewka. Nie wahałbym się. Nie wahałbym się. Dobra, miejmy to za sobą. Tak, miejmy to za sobą. W ogóle czasami, nie wiem, pewnie zwracacie na to uwagę, jak na kamerce, często się drapie po nosie i tak przelatuje w ogóle, ze względu na to, że nie wiem dlaczego, ale w trakcie nagrywania zawsze mi zaczyna spędzić tutaj noseł i często tak się drapie i ten, nie, może od wąsów po prostu, czy jak, ale cholera jasna, no, przerąbane to jest. I tak zauważyłem właśnie, ostatnio oglądałem sobie któryś odcinek mój, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Zaraz będę gotowy, o, leci się oczy, świecą w ciemności, Jezu. I tak właśnie zauważyłem, że często robię właśnie taki jakiś gest, jakbym, kurczę, nie wiem, duba w nosie, czy coś, a po prostu mi spędzi tutaj nosem na dole, tak tutaj przy wylocie jakby. To jest no takie wkurzające, no. Czyli co, możemy? Dorwiemy gościa? To jedziemy z koksem, widzę, że chyba bazę mieli gdzieś tutaj w podziemiach jakiś. O kurczę, ty, to dobry pomysł, żebyśmy się tak pchali w głąb. Nie rozwali nas tutaj nikt, tak jak wjedziemy sobie na rejon od razu. Kurczaczki.
Może być ciekawie na pewno, może być ciekawie. Będzie trzeba troszeczkę postrzelać. Myślę, że Lizzie pójdzie w ruch. Ojej, ojej, aż się samochód tutaj. Zabawimy się! O, zabawimy się, aż żeśmy wjechali na rejon. Dobra, dobra, chowaj się! Chowaj się, V. Naprawdę myślałeś, że cię kurwa odpuszczę z jebie? Nie, no mówię wam, laska jest dobra. Dobra, widzę, że tu mamy troszeczkę frajerów do odstrzelenia. Ten jakiś kurde wypasiony broniek. Gdzie my tu strzelanko, kurde? O, ty się leczy, skubaniec. Dawaj, odstrzelimy go. Ty, jak to nie zginąłeś? Niemożliwe. Ginąć wszyscy, kurde. Pieknie. Szybko rozstrzelamy. Oczywiście na początek sobie wyczyścimy drogę moją super tutaj brońką. Teraz daje przeogromne obrażenia w ogóle. Ją znaleźliśmy tam, jak byliśmy ratować tę naszą przyjaciółkę. O kurczę, ty. O, tu zatruwa mnie coś. Niedobrze, trzeba się leczyć. Okej, okay, dobra. Nieźle poszło, dobra robota. No, nieźle poszło, czekaj, czekaj. Zwłoki, przeciwnicy coś zaalarmowani. No nie, co ty w grę nie powiesz, ty? Niemożliwe. Czemu ich trafiłem? Coś celowi inwentuluje chyba. Czekajcie, czekajcie. Spróbuję jakoś tam podbiec kawałek. No, spoko, spoko, laska. A mogę zrobić na przykład modliszkowe? Ej, kurde, modliszka, lecimy z tematem, nie ma co. O, Lizzie przypadkiem wyciągnąłem. Nie to chciałem. Ała, 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 biją, 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 robina, biją, robina. Dobra, trzeba się szybko wyleczyć. A tu jeszcze coś żyje? A skąd my się wzięli? Skąd my się wzięli? Przecież nie żyli chyba. Ła, 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 co się stało? Wiem, że zostałem zabity. Ej, wydawało mi się, że ich posiekałem na kawałeczki drobne z moich ostrzy modliszkowych, a chłopy mi się na plecach zrespiły. Chyba. Nie wiem, co tu się wydarzyło. O kurde, jestem w Panam! Ha! O mój Boże! Aha, to są jej oczy, dobrze. Jezu, co? A! Gierkat mnie troluje! O mój Boże, widzę jej zęby! A! Co się stało? Panam! Jezus Maria, jestem Panam! Jestem Panam, dzień dobry! O mój Boże, mamy ich? No nie wiem, cholera, co to było? O mój Boże, to było creepy as fuck. Dobra, w takim razie chyba lecimy. Lecimy z Lizzie chyba, wiecie? O nie, zostaw mnie być, bo tu jakieś granaty dymne. Znaczy dymne, jakieś kurde wredne. Rzucę tam komuś jeszcze z granaska, proszę bardzo. Ale dziwne, bo się normalnie jakby się zespili w niej na plecach. A może oni się nie zespili na plecach, tylko oni właśnie jak panem czeknarze idą od pleców czy coś takiego, to może oni stamtąd przyszli gdzieś. Dobra, trzeba troszeczkę widzę, że tu. No zostawcie te granaty w pokoju, gnoje. O kurczę, za tu nie zdążył. Będę musiał ze dwa razy sobie walnąć żyłę. O, nawet więcej. Niech to szlak. Dobra, elegancko. Okej. Okay. Ała, ła, jak walą do mnie, jak to. Kurde, jak to kaczki. Dawaj głowę wystaw, gnoju. Wystaw główkę. Wystaw główkę. Od drugiej strony. No raczej nie inaczej. A, rzeczywiście tam przyjechała jakaś ekipa samochodami. No i super sprawa. To łapcie granaski, byczki. Dorzucę wam tam, kurde, granasów. Łapcie, łapcie, macie dużo. Pięknie, kurde. O, frajerzy. Ale rozpierducha. Coś wspaniałego tu było. Pokcie. Ty, jakiś snajper do mnie wali? O, 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 rzeczywiście bije. Za dużo troszeczkę. Ty, jakiś snajper jeszcze. Ona chyba krzyknęła przez chwilę, czy mi się wydawało. Ach, ten nasz skurczybyk. Dobra, trzeba podpalić tam tego gnoja. On widzę, że się za bardzo tutaj... Za bardzo się rozkokosił. Co tam do mnie strzela? Armata? Jak armata? Już nikt nie żyje, ta armata. Tutaj z góry. Ale ich tu jest, narobiło się, chłopów. Czemu bym kogoś tam, na przykład tego cwaniaka uszkodzić? Wypalenie synaps mu zrobimy. Oczów! Nie będzie oczków, nie będzie problemu. O kurczę, robicie co? Ja się przycisnę tutaj w drugą stronę. Ała, ała, wiem, zauważyłem, że jestem ranny. Co ty jej powiesz? Jezus, ale mi pierdyknęli. Skubańce mają, kurde, pierdyknięcie z łapy konkret. Ciężko z Lizzie trafić, wiecie? Chyba jednak snajpera. A to powinienem przebić chyba, no nie? Ze strzału, tak. On się będzie chował oczywiście za tą osłoną, ale jestem w stanie się przebić. Dobrze, powalony. Cholera, coś tu jeszcze do mnie wali. Ty z góry do mnie wali? Co ty gadasz, giereczko? Dobra, musimy chyba po kolei troszeczkę sobie tutaj obskoczyć. No i skąd ja dostaję? No co tu się dzieje, giereczko? Co ty mi mówisz? Tutaj tego frajera będę musiał. No ty, ja za każdym strzałem dostaję i ginę normalnie. Dobra, tamten frajer się ruszył. Najpierw go odstrzelimy, bo on widzę, że grubasem był. Kurde, bardzo dużo tracę tego tutaj. Hapetków na tych frajerów. Dobra, wiecie co? Podbiegniemy sobie troszeczkę. Wiem, że to trochę niebezpieczne tak biegać, gdy przeciwnicy w koło. Oni też mają skubańce dobrego cela. Czekajcie, pod którym przyciskiem mam właśnie ostrze modliczkowe? Czy jestem w stanie tu wjechać na rejon? Tak, jestem. I posiekamy sobie troszeczkę. Ja, pięknie. O, ty jeszcze żyjesz? Nie, możliwe. Już nie żyjesz. Hehehe. O, jestem przyciążony. Ktoś mnie skakował chyba. Jak to mi się to... A! Dobra, z góry. Przeskoczyłem nad frajerem.
I dawaj, 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 wie, jeszcze tego. Nie ma się co chować, tylko kurde bić. O, coś fioletowego dropnęło z gościa. Granat jakiś, super sprawa. Tu jeszcze widzę sporo towarów, tam na dole jakiś jeszcze żyje fajer. Dobra. To bez litości w takim razie. Walnę sobie w żyłę jeszcze tylko przed zabiciem ciebie, typie. Dawaj go tam po kolanach, Gwi, po kolanach, typa. Dobra, muszę przeskoczyć trochę. Oj, 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 uj, 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 uj. Uć, uć, bo kurde było blisko, ale jest, kurde. Reputacja na 20 poziomie. Kolejny padł na glebę i podpalenie zadziałało aż miło. Dobrze, apteczki widzę, że też tu porozrzucali mi przeciwnicy. No i kolejny poziom, czyżby to był tak, 14 poziom doświadczenia. Piękna sprawa, coś wspaniałego. Jest, lux impreza zrobiona. Ale rzeczywiście trzeba pozbierać, ale kadłubek, ajajaj, nie fajnie, nie fajnie. I hakowanie bojowe na kolejnym poziomie. No tak, jakiemuś tam wyciąłem synapsy, także spoko. No i dopóki nie będę miał lepszego troszeczkę tego, dopóki nie będę miał troszeczkę lepszego mimo wszystko... uj, broń biała na kolejny poziom, super. Warto było polatać trochę z moimi ostrzami. Dopóki nie będę miał czego na kolejnym, tak mi tutaj... Coś przez chwilę miałem jakiś temat do ogarnięcia. O kurczę, ich reputacja na kolejny ten? Wow, okej, ta reputacja szaleje. Coś tam na kolejnym poziomie, jak nie będę miał, to ten... A, tego! Do hakowania mój deck. To wtedy, dopóki nie będę miał na wyższym poziomie, to oczywiście będzie ciężko mi tutaj, wiecie. Będzie mi troszeczkę ciężko tutaj... Czemu nie mogę tego podnieść do jasnej cholery? No nic. Będzie ciężko mi troszeczkę hakować, no bo wiadomo, mam mało pamięci, przez co nie mogę za dużo hakować, no nie? Jakiś jeden hak i później to się zanim wczyta ta pamięć z powrotem, no to niestety już jest zazwyczaj po walce. Także, dlatego no, przydałoby się załatwić w końcu jakiś porządny, naprawdę porządny sprzęcior wszczepić naszemu Wii, żebyśmy mogli w końcu zacząć troszeczkę hakować. Korzystać z tych rzeczy, zwłaszcza, że mam bardzo dużo tych ulepszeń do haków i tego typu rzeczy, a więc warto by było z tego skorzystać, no bo w sumie rozmontowywuję tego, hakuję dużo, więc coś tam skrafcić, coś tam zrobić, fajnie by było. Dobra, tu widziałem, że jeszcze coś chyba zostawiłem. Oczywiście, wiecie, skoro już tu zrobiłem rozpierduchę, no to towarów trzeba trochę zebrać, no nie możemy tak zostawić tego wszystkiego, tego dobrego. Oczywiście damy sobie za chwilkę pewnie wysiłę i to będzie siła na 10 poziomie, z tego co się mi wydaje, także jak najbardziej kupujemy sobie siłę, a czy siła na 10 coś mi odblokowuje? Obrażenie od upadku, maksymalna wytrzymałość, to już bardziej fajniej, obrażenie zadawane podczas walki wręcz, zmniejszenie zużycia wytrzymałości podczas udanego tego, zwiększa udźwig o 60, ej, to jest całkiem fajne, poza walką zdrowia regeneruje się do 70% swojej wartości, uuu, to by było spoko, ale apteczek akurat mam dużo, więc nie przejmuję się tym, gdy przeładowujesz broń, zwinność rośnie o 25%, przez co przeciwnicy rzadziej cię trafiają, uuu, to jest fajne. To może mi się przydać. Odrzut strzelb i lekkich karabinów, to nie czuję tego jakoś specjalnie. Walki uliczne, co tutaj mamy? Pokonanie wroga bronią wybuchową przy pomocy silnego ataku zwraca 10% wytrzymałości. Okej, okay, no ja niezbyt często póki co jeszcze się biję właśnie z ziomkami. Tutaj, jak widzicie, wytwarzanie inżynieria jeszcze mam. Tutaj akurat chyba niczego. Zwiększa szybkość przeładowania broni typu smart. A ja korzystam z jakich broniek? Z techów. Okej, okay, a mamy coś na tech? To inteligencja pewnie jest na tech, no nie? Coś mi się tak wydaje. Naruszenie protokołów, hakowanie bojowe, co to mam? Odblokowanie schematów do otwarcia niezwykłych haków. Pojawienie wrogiego trenera, przeciwnik pod wpływem haka. O! To by było spoko. Pokonanie przeciwnika pod wpływem haka, przerzucenie na punkt pamięci cyberteku. To może być fajne. Pamięć cyberteku odnawia się w walce co 60 sekund, odnawia się 4 punkty pamięci? 4 punkty pamięci? To by było super sprawą! O kurde, ty! I haki zadające obrażenia. Może w końcu by trzeba było trochę w te hakowanko pójść? Ja oczywiście te punkty i tak będę resetować, cwaniaki, więc spokojnie. Ale tutaj aż 8 punktów, ty, to bym zyskiwał bardzo dużo. To może sobie dajmy tutaj w to hakowanko. Więcej nie mogę. Ale spokojnie, bo na razie te punkty rozdaję jak leci tak naprawdę. Nie przejmujcie się zupełnie. Będziemy je resetować i tak, więc póki co te punkty tak jak są, tak są. Ale na pewno będziemy tutaj to zmieniać. Czyli co, możemy wracać? Pana? Cześć, Rogue. Pana. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Co z towarem do Sixth Street? Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może wątpię. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczy. Skąd ona gada? By tam stała. Prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś o interesach? Kurwa! Ojej, ojej! Ulżyłaś sobie? Odpuść jej już co? Już lepiej? Jak? Ulżyło ci? Może trochę.
No to zawsze. Zjeżdżajmy stąd. Dobra, dobra, czekaj laska, bo tu widzę, że perfumy miał już schowane. A w końcu będziemy ładnie pachnieć, jakbyśmy się wybrali na jakąś randkę z panem. Tu widzę, że jeszcze jakieś leżą towary. Co tu się dzieje? Czemu to jakieś pomieszczenie, którego jeszcze nie obgrabiłem? Uuu, pieniądze i dużo innych rzeczy. Podłącz się, pewnie byczku, że się podłączę. Hakowanie jeszcze dzisiaj nie graliśmy. 1C, 1C, 9 i 1C. Pyk, pyk, pyk. O, jeszcze jakbyśmy 55 trafili, zyskałem chyba wszystkie komponenty. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale chyba udało mi się wszystkie 3 naraz zrobić te hakowania. Co ty gadasz? Oj, giereczko. Ale żeś mnie tu rozpieściła. Okej, tu widzę, że nic nie widzę, tylko piękny nasz cień, który wygląda dosyć dziwnie, więc może nie będę biegał w swoim cieniu. Co tu jeszcze jest? Niektórych rzeczy nie można zebrać, jakie to jest wkurzające! Jak widzę ikonkę, a nie mogę nic z tym zrobić. Uuu, a tu jakiś jackpot jeszcze leżał. Pięknie, dużo zielonego. Zielony uspokaja i zdecydowanie tutaj jest coś zielonego, nie mogę tego podnieść, także mnie to wkurza. Nie zawsze zielony uspokaja. Chyba odjebało. Zgorzkniałaś mi na susz. Że niby dawniej była słodka i powabna. Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Przydałoby się nią kurwa mocno potrząsnąć. Ojej, ojej. No spoko, Johnny. No tak, bo to twoja znajoma była. Tu jeszcze coś niebieskiego leży. Komponenty do wytwarzania! Jak cudowna to jest sprawa! Abyśmy mogli teraz, jak mamy tyle siły, to wskoczyć do tego. Mam nadzieję, że nie wejdę w Panam, znaczy nie w ten sposób, jak było to przed walką, ale no, że tak powiem... Teraz widzę, że jest okej. Okay. Super. Mamy towar. Obiecuję, żadnych numerów. Zobaczymy, co będzie dalej. Sunset Motel. Sunset Motel. Okej, jedziemy tam. 65 na godzinę? To mil? Co? Niemożliwe, że jedziemy tak szybko. Ile obrotów w ogóle? Co? 11 tysięcy obrotów? Biedny silnik, zaraz jebnie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Hellmana. Pasuje? Pasuje. Sunset? Sunset Motel? Co to za miejsce? Sprawdzona miejscówka. Niedaleko stąd. Okej. Okay. A Six Street? Six Street nie wykręcą nam numeru? Woziłam dla nich już. Nie fikali do tej pory. Nie fikali? Mam nadzieję, że wiedzą, co to dobry interes. Fikali G? No jasne. Ale żeśmy pomogli panom, kurczaczki. No to mi się podoba, moi drodzy, ale żeśmy zrobili dzisiaj nieźle. Co tutaj mamy? Partycje jakieś, no to podłączony ten komputer, ten samochód do wszystkiego. Tutaj widzę, że w końcu trochę zwolniliśmy. To jeździ na jednym biegu, jak to działa, ty? Kurczę, tak wygląda. 100% ładowania, jakieś tutaj mapy, satelity i w ogóle. Śmieszna sprawa, powiem wam. Tak poprzyglądać się takim pierdołom, ale zupełnie nic to nie pokazuje. To jest tak tylko po to, żeby było. Tak naprawdę już to nie co? Ten. Nie ma żadnych wartości. Ja z nimi pogadam. Będą dobrze. Kłopoty? Nie. Chyba. Nie będzie kłopotów? No to mam nadzieję. A to tutaj jacyś frajersoni siedzą. Dobra. Zaczekaj, aż pana dobije targu. Wysiądź i ubezpieczaj panom, no pewka. Niech będą grzeczni, ale ma fajną koszulę teraz, kurde. W ogóle fajnie wyglądamy. Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoni. Już nie odbierze. O kurcze, green screen mnie trochę świruje. A to co? Bonus? Pracujemy razem? Nie? Ktoś to pilnie, żeby nie fikał? Pracujemy razem. Zmieniasz tych wspólników jak rękawiczki, dziewczyno. Masz. Towar pierwszy. Koszula mi się psuje niestety. Jakiś tutaj ten. Trochę za bardzo kluczuje. No. Wszystko okej? Okay? Pokiwane głową. Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Dzięki. Dzięki, dzięki. Six Street, jak widzicie, całkiem spoko chłopaki. Możemy schować chyba broń. No i dobrze, poszło. Też mi się to podoba. Chodź, napijemy się. Będziemy olewać sukces, jej! Z panem! O kurczę, czyżby to była nasza pierwsza randka? Trollololo. Ja żartuję, żartuję. Dobra, tam panowie już pojadą sobie. O! Niewidzialne latarnie, lewitujące w kosmosie. Rafeni dojechani i Six Street zadowoleni. To dobry dzień dla panem Palmer. Dzień się nie skończył. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz. Cześć. Tak? W górze? Nie, nie wiem, co się dzieje, ale gierka mnie troluje, jak zoomuje. Oj, 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 ty, jakaś... Już pijana, jeszcze nic nie piłem. Ach, no tak. Chip Relic się znowuż odpalił. Hej, Noah. Och, ale wiksa. Interesy czy nowi znajomi? Zgadnij. Jedno i drugie. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie. Od tamtego razu cisza.
Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpierw przytrzymała. Mhm. Co podać? Dwa brozety. Hmm? Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałeś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsychali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaper.com, z którymi mają układy. Za twój wóz nie dzięki nie piję, za to co przed nami. To co, za wóz się byśmy napyli, skoro już no go odzyskaliśmy? Co? Za samochód, za najlepszy toast. Dzięki za wszystko. Wspólniku. Wspólniku, kurde. Szanuję, szanuję. No, za samochód się chętnie napiję. Damn, girl! Co, na piwo na strzała pije? Jeszcze jedno, proszę. Aś mnie zaimponowała w tym momencie. Co? Ale panom to jest pokczęp, o kurde. Nie wierzę w to. Daj znać, jakbyś jeszcze czegoś potrzebowali. Kurde. To wi takiego łyczka, tylko troszkę, wiecie, a ta jak zatankowała. No i co, jak pogadajmy wieś, sobie może, jak już jesteśmy tutaj. O nie, nie, nie. Brakuje jakiejś fajnej muzyczki w tle. Oni są jak karaluchy. Nie wytępisz ich. A, wszędzie ich pełno, tak? Ale na razie mamy spokój. Zanim ogarną się po tej rozrubie, minie trochę czasu. No i git. Chciałabyś wrócić do Aldecaldos? Nie mówię teraz, zaraz, ale kiedyś? Nie wiem. Z jednej strony poza klanem nie mam nikogo. Cholera, ja właściwie nie znam innego życia. Ale? Jeśli nie jestem w klanie, to kim jestem? Kim będę, jeśli zostanę w Night City? Trudno przyjaciół w Night City, mogłoby zacząć od nowa, da się. O, to możemy jej coś o tym powiedzieć. Da się. Było, było. Co? Na razie nieźle mi idzie palenie kolejnych mostów. Mhm. Mówisz o Rogue? Nie, ale dzięki, że mi o niej przypomniałeś. Wi, to był słaby pomysł. Ale możecie się jeszcze dogadać, bez przesady. Wi, a myślisz, że z nią dałoby się zacząć od nowa? Wygląda na taką, która stawia na właściwych ludzi. Dogadacie się. Okej. Okay. Czas porozmawiać o Andresie Hellmanie, no właśnie. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Ogarniemy ten temat w końcu? Mam plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, pokombinować potem. Przespać się z tym, powiadasz. Okej, okej, heheszki. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. No w sumie jesteśmy już na przedmieściu, rzeczywiście. Żeby się nie rzucać w oczy. Mhm. Pasuje? Ciekawe, która jest godzina w sumie teraz w gierce. Może wynajmiemy jeden pokój, jasny, dobry pomysł, może po prostu spotkamy się tu później. No jest to dobry pomysł, jeden pokój. Jestem ciekaw, czy będzie, czy będzie jakieś śmieszkowanie. No już, już, nie krzycz. Jeden pokój. Jestem ciekaw, czy będzie... Super pomysł. O, no a ma tu niemożliwe. W większości pokoi po dwa łóżka. Zaoszczędzimy kasę. A, okej. Okay. Osobne łóżka niech ci będzie, nie to miałem na myśli. A, ile mało, kręcimy tutaj tego, kręcimy. Nie to miałem na myśli. Zobaczymy, co panom powie. A cokolwiek nie miałeś. Jakie oczy zrobiła, nie wiem, czy to specjalnie było, ale wygląda jakby takie... Bro. Ja też się cieszę, Vi. To mógł być kurewsko ciężki dzień, ale dzięki tobie wyszło inaczej. To miło. No, to może jakoś to uczcimy? Jasne. Możemy to uczcić. Ale nie dzisiaj, bo już padam na pysk. No i spoko, rozumiem. No, weźmiemy jeden pokój podwójny. Tylko na ten pysk. Idę się przespać trochę. Spoko, laska, nie ma problemu. To się może jeszcze napijemy, skoro jest to piwko i w sumie, no... W sumie, czemu miałoby się zmarnować, nie? Weźmiemy sobie łyczka. Już się napiliśmy, no to wstańmy. Fajnie, fajnie, ale całkiem śpieszy. W ogóle panom wygląda na taką mega wychillowaną, fajną laskę. Bardzo, bardzo fajna postać. Także miło, miło na pewno było jej dzisiaj pomagać w tych przygodach. To co? Rozejrzymy się może. Widzę, że tam jest ten nasz pokój, ale widzę, że tu na dole jest parę jakichś miejsc, które można zobaczyć. Tu widzę chyba... Co tu jest? Karta Tarota! Siema, siema! A czy mogę coś... Tu widzę, że tak gra... O! No proszę. No proszę, proszę. Mamy kartę Tarota, tylko nie wiem, dlaczego gierka tak jakoś dziwnie zareagowała. O! Zdobyta karta Fortuny, jak widzicie. Zdobyta karta. Nice! Ciekawie wygląda. Przy koszu na śmieci karta Fortuny. Ciekawe, ciekawe. Tutaj takie ten... Dobra, tu widzę, że ktoś coś chyba sprzedaje. Cześć! Llegaste hace poco? O! Co? Jeszcze raz, bo nie zobaczyłem jaki ten... Co to oznacza? A, dobra, no nieważne. W jakimś języku, którego nie znam, zagadała laseczka. Patrzcie go, jakiś liczny. Nawet nie wiem. Siema, siema, masz coś tak z plady? Tak sobie myślę. Masz fajną plady. Na tym odludziu nie musisz się przejmować.
kontrolami od korporacyjnych dostawców też nie. To może masz coś ekstra? Coś, czego nie dostanę w mieście. Coś się znajdzie. Okej, okay, a co masz? Co masz na sprzedaż? Broń. Najlepszą Arasaka. Na Badlandach. Dobrze zareklamowane, ale rzeczywiście masz legendarnego Sidewindera. Och ty kurde, fajna brońka. O kurcze, tu jakiś Chao Smart legendarny. 48 tysięcy kobieto, skąd ja ci wezmę takie siano? Mógłbym od niej kupić amunicję na przykład. Skrzynka z amunicją, schemat wytwarzania. Okej, okay, spoko. Ja cię sunę, ma oczywiście jakieś elementy jeszcze dodatkowe, jakieś granasy. Ale legendary. Wow, jako Givera Liberty. Zobaczcie, ile to ma na modyfikację w ogóle. 6 slotów. Jezus kochany, ale przeginka. Niestety obrażeń na sekundę ma mniej, ale gdyby ładować tam modyfikację, to by mogło po prostu zmiatać przeciwnika z powierzchni ziemi. Piękna broń. Kurczę, blacha, ale... Jeszcze zobaczcie, jakie to jest ogromne. Nie no. Fajna, ale niestety nie mam siana. Jesteś troszeczkę za droga na mnie, moja droga. Także chwilowo chyba podziękuję. Fajne w ogóle miejsce, fajny taki zajazd, parking, jakiś motelik jest prowadzony. To co, chyba pójdziemy w spanko w takim razie. Widzę, że jakiś widzę, że jakiś romansa, tutaj jakaś drzazga jeszcze. Wezmę, zbiorę, póki ją widzę. Nomadzi dla opornych. Okej, to co, idziemy za panem. Panem już widzę, że spanko chyba robi. Ja się może rozejrzę. Euro, dolary jakieś tutaj. O, to akurat za nocleg się zwróci się za nocleg. Lustereczko, powiedz przecie. To chyba nie będę korzystał, bo raczej nic z tego nie wyjdzie. Fajne jajko. No i co, siema panam, jak tam spanko? Widzę, że dobre. Co tutaj mam na półeczce? O, shit. O, shit, co tu jest? Widzę, że ten hotel niejedno widział na pewno i słyszał. Dobranoc panam. O, jaka drzemka. To my się zdrzemniemy. I w sumie wydaje mi się, że kolejny dzień to... Kolejna noc, bo to mamy akcję jakąś nocą mieć. O, panem już zniknęła. To jakiś czas później dokładnie. To kolejną noc, kolejne wstanko. Panem Palmer, spotkamy się w Sunset Motel. I Della Main do mnie dzwoni. Czego? W miejscu pańskiego pobytu znajduje się jeden z moich zaginionych pojazdów. Spoko. Della Main. Spoko. Zresztaj, spotkamy się w Sunset Motel Garage, tam będę czekać. Pewnie. Także moi drodzy, będziemy oczywiście tutaj. Dakota Smith jeszcze coś chce ode mnie. Uuu, jaki wóz! Fajne to! Co to jest? Jeśli pan już spędzi więcej czasu na Badlandach, to mam auto sam raz dla ciebie. Mizutani Shion, no. Fajne, ciekawe ile kosztuje. O kurczę, to bym kupił sobie takiego woza. Zadanie ukończone na rozdrożach, moi drodzy. Dokładnie tak, zadanie zakończone, także naprawdę solidny kawał roboty, żeby zrobili. Tu widzę, że jeszcze jakaś ten... Ojej, aż kosz popsułem z wrażenia. Także naprawdę fajnie. Tam chyba jest ten garaż, w którym siedzi pana. Chyba nawet jej wóz tam jest. Także bardzo fajnie się udało. No i ostatnie gaście światło. Spotkę się z panem o północy. Także mam nadzieję, że ten odcinek będzie cały i zdrowy. Jeśli się okaże, wszystko jest ok, wszystko działa i śmiga, no to myślę, że będziecie mogli kolejny odcineczku się już doczekiwać w normalnych jakby tych terminach, a nie kurde z miesiąc czekania na nowy odcinek Cyberpunka, nie? Także mam nadzieję, że już nie będzie żadnych większych przerw. Będziemy mogli się bawić, strzelać i w ogóle, jak widzicie, niesamowite tutaj widoczki mamy stąd na Night City właśnie. No, okolica zresztą tutaj też jest całkiem fajna. Powiem wam, że jakieś takie klimatyczne miejscówki bardzo, bardzo lubię w ogóle, takie gdzieś przydrożne, z dala od miejskiego zgiełku, gdzie można dobrze się coś zjeść i napić i po prostu miło spędzić tak czas na chillaucie, przyjechać swoim ulubionym wozem, zjeść swoje ulubione danie, spotkać się ze swoimi ulubionymi znajomymi. To są takie fajne rzeczy, które lubię. O, aż Takemura zadzwonił do mnie a propos znajomych. Co jest, byku? Te dane od Wakako Okady, bardzo pomocne. O, to super. A ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. Co tam wiesz? Musimy się spotkać. O nie, ja mam teraz randkę z... Gdzie tym razem? Za panam, także wybacz. Może na opuszczonej stacji metra? Co powiesz na uliczny market w południowej części Japantown? Japantown? Mam tam straszne lagi, także nie chcę. Łatwo się zgubić. Nie żartuję. Skorzystaj z publicznej windy. Okay. Bez ray tracingu działa. Nie każ na siebie czekać. Dobra, mój drogi. No to super. Stary znajomy zadanie oczywiście gdzieś tam daleko. Ej, ale ty mi nie zmienię zadania, które aktualnie robię, mój drogi byczku, bo ja teraz jestem z panem na randce. Ostatnie gasi światło. To jest zadanie główne w ogóle, a tutaj mamy jeszcze bardzo dużo, kurczę, zadań pobocznych. Także jak zrobimy sobie tutaj z panem zabawy, to... zadanie zakończone, stary znajomy?
Jak to się zakończyło? Samo się zakończyło? Nie wiem. Okej, okay, never mind. Także moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Mówił Robin Skaber, zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał wam się odcinek Cyberpunka. Kolejne odcinki będą oczywiście już niedługo, także łapa w górę, sub dzwonem, inne różności, pyszności. Zostawcie, no komentarz na pewno się przyda. Dajcie mi znać, czy jesteście zadowoleni z tego, że kolejny odcinek Cyberpunka. Ja jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. No niestety, jak widzicie, gierka dalej jest w stanie naprawdę, no, delikatnego rozpierdzielu i zbugowanego wszystkiego, co się da. No ale może nie będzie zwracać na to uwagę i po prostu będziemy się dobrze bawić. No to co? Dzięki za wszystko jeszcze raz. Łapy w górę zostawiajcie. Naprawdę będzie miło zobaczyć ich dużo. No i do kolejnego, no będziemy dalej z panem się bawić. Także już nie mogę się doczekać. Trzymajcie się. Cześć. Pa.